Witam Państwa na konferencji prasowej podsumowującej projekt PZU Krakowia Maraton pod hasłem Together, w ramach którego odbyły się bieg wirtualny, który trwał od 19 października do 8 listopada. Bieg maratoński wirtualnie, który odbył się w finałowym dniu zmagań 8 listopada, a także bieg sztafetowy z udziałem ludzi specjalnie zaproszonych do urzędu, który również miał miejsce 8 listopada. Skupimy się na dwóch aspektach, na aspekcie sportowym oraz na aspekcie charytatywnym naszego wydarzenia, ponieważ wszystkie środki, które się udało pozyskać w ramach tego projektu, zostaną przekazane na rzecz Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żelanskiego w Krakowie. Na początek zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku, który jest podsumowaniem biegu wirtualnego. Zobaczymy, jak biegacze łączyli się z nami na Sport Nowo w całej Polsce, a także w Europie. Tak właśnie wyglądały zmagania wirtualne biegaczy, tak jak mówiłem, w całej Polsce i w Europie. Są z nami znamienici goście, pani Anna Korfel-Jaśnińska, zastępca prezydenta miasta Krakowa do spraw edukacji, sportu i turystyki, pan Krzysztof Kowal, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie, a także całego projektu PZU Krakowia Maraton pod hasłem Together, pan Jerzy Fidziger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żelanskiego w Krakowie, a także są z nami przedstawiciele naszych wspaniałych sztafet oraz sponsorów. Jest z nami Grzegorz Trudeł, czyli kapitan sztafety Krakowia Marathon Team, pan Andrzej Popiel, kapitan sztafety ambasadorzy i sztafety aktorów związanych z naszym miastem. Są także z nami przedstawiciele sponsorów, pani Katarzyna Gadnik, marketing manager Superbez Zakłady Buchnowerskie oraz pan Jakub Ogniński, dyrektor marketingu firmy Footker. Także połączą się z nami, zobaczymy z ekranu wypowiedzi również kapitanów oraz sponsorów, którzy z uwagi na sytuację nie mogli być z nami fizycznie. Uprzejmie się poprosić o zabranie głosu panią prezydent. Spotykamy się w niezwykle trudnym czasie. W czasie trudnym dla różnych obszarów życia społecznego, ale również w czasie trudnym dla sportu. Czas trudny dla sportu na całym świecie, bo pamiętajmy, że zostały przełożone Igrzyska Olimpijskie w Tokio, zostały przełożone zawody sportowe różnego rodzaju w Polsce, na świecie, w Europie. Również nie odbyły się w tym roku tak cieszący się ogromną popularnością biegi krakowskie maratony, maraton krakowski, Krakowia Maraton, bieg trzech chłopców, który cieszy się też ogromną popularnością z roku na rok przyciąga biegaczy, maratończyków z Polski, Europy, świata. Udało się dzięki Zarządowi Infrastruktury Sportowej PZU zorganizować PZU Krakowie Maraton. Udało się spotkać wirtualnie podczas tego maratonu, ale maratonowi również przyświecał szczyt
zebrania środków na rzecz oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego w imieniu własnym bardzo serdecznie dziękuję właśnie Zarządowi Infrastruktury Sportowej Panu Krzysztofowi Kowalowi, dyrektorowi tej instytucji. Dziękuję PZU, ale również sponsorom, partnerom, uczestnikom maratonu za udział, za zebranie środków, które pomogą szpital, ale również udowodnienia, jak bardzo te osoby są dla nas ważne, które pozostają na pierwszej linii frontu. Lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny, którym w ten sposób możemy podziękować, okazać szacunek, wdzięczność, pamięć i ogromną, głęboką wdzięczność. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy bardzo Panie Prezydent. A teraz zapraszam Pana Dyrektora Krzysztofa Kowala. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście dziwny czas. Można powiedzieć, ciężki czas dla biegaczy i dla nas wszystkich. Są warunki, jakie w naszych konferencjach tym świadczą. Ale jestem strasznie zadowolony, że mimo wszystko udało nam się zrobić imprezę, która miała dwa cele. Cel sportowy, że od tego zacznę. Czyli udowodniliśmy, że mimo, że jest tak ciężko, można być dalej razem. Biegacze są dalej razem. 1200 biegaczy, którzy wystartowało w tych trzech tygodniach naszej imprezy PZW Krakowie Maraton Krugowy, to znakomita liczba. To nie tylko biegacze z Polski, to biegacze prawie z całej Europy. I to jest bardzo ważne, że nie jesteśmy tylko w granicach naszego kraju, ale właściwie z całej Europy i całego świata. 22,5 tysiąca kilometrów przebiegniętych ludzie biegli w jednym celu, raz, aby udowodnić, że dalej biegamy, jesteśmy razem, a dwa, ten cel chyba najważniejszy, charytatywny, czyli trzeba pomóc innym. Trzeba pomóc dzieciom, stąd bardzo dziękuję panu dyrektorowi Spielbergowi za to, że chciał, abyśmy biegali właśnie dla tych dzieci, które są leczone w szpitalu imienia Stefana Żeromskiego. Myślę, że ta pomoc zawsze się przyda. Ale właśnie jestem wydźwięk medialny, że w tych ciężkich czasach możemy liczyć na siebie, możemy liczyć na biegaczy. I mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy już biegać normalnie, w normalnych warunkach, przedstawili Panu Dyrektorowi i sobie i biegaczy. Natomiast oczywiście ta impreza by się nie odbyła bez naszych wiernych i długoletnich sponsorów. Chciałem bardzo podziękować oczywiście naszemu sponsorowi tytułarnemu, czyli PZU, który jest z nami od lat. Chciałem podziękować tym sponsorom, które jest z nami przez lata. No i tym nowym naszym sponsorom, czyli Superbet, która Państwu bardzo wspomogła. Czyli firmy ASICS, które jest naszym partnerem technicznym, Termy Krakowskie. Można by pewnie wymieniać, przepraszam, jeżeli kogoś tu upominałem. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że dalej będziemy razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Dyrektorze. Tak jak wspominałem, w ramach projektu PZU Krakowia Maraton pod hasłem Together miałam jest również specjalna rywalizacja sztafet. Pierwotnie miało to się odbyć na Wierzniach, mieliśmy się spotkać, no ale ze względu na sytuację, ta rywalizacja również została przeniesiona do świata wirtualnego i w tej rywalizacji brało udział 7 sztafet, każda była 7-osobowa. Zwycięzcą okazała się drużyna Krakowa Maraton Team pod przewodnictwem Grzegorza Słudowa, naszego 3-letniego olimpijczyka i zapraszamy Grzegorza do zabrania głosu. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogłem być kapitanem tak wspaniałej ekipy, sztafety, która
działała wirtualnie. Cieszę się, że mnóstwo sportowców mimo wszystko stanęło i było z nami w tym trudnym czasie, jaki przeżywamy. Mam wspaniały team. Myślę, że pokazaliśmy to również biegając, ale również prowadząc treningi dla Krakowie Maraton, dla naszego partnera, na, można powiedzieć, nawet że inny partnera, tylko zarządzający sportowy, który nas zatrudnia do tego, abyśmy prowadzili treningi zgodnie z wszelkimi zachowaniami bezpieczeństwa, jak i również odpowiednio dla danego poziomu sportowego każdego, który przychodzi na taki trening. I jak pokazaliśmy, również możemy wirtualnie rywalizować. Dużym zaskoczeniem wygrana z Asics ze względu na to, że chcieliśmy, że jednak ta rywalizacja będzie bardziej zacięta i wyrównana, ale cieszy nas przede wszystkim to, że dzięki temu, że wygraliśmy, mogliśmy pomagać tym, którzy są teraz bardzo potrzebni, czyli szpital oddział Piotra Żelemskiego. Także bardzo serdecznie gratuluję również tym, którzy z nami rywalizowali, którzy w ogóle biegali, którzy ukończyli maraton. Jak i dziękuję również partnerom, sponsorom, wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia i przedsięwzięcia. I mam nadzieję, że taki maraton Together odbył po raz ostatni w formie wirtualnej, a w następnym roku będziemy rywalizować też wspólnie, biegając na zewnątrz, biegając w grupie i rywalizując, jak to mówią sportowcy, ramiowo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zwycięskiej sztafety trafia specjalne trofeum od pana prezydenta, a także podziękowania skierowane przez pana prezydenta, pana dyrektora Kowale i pana dyrektora Fidigiera. Rywalizacja sportowa rywalizacją sportową. Najlepszy wynik łącznie osiągnęła ekipa pod przewodnictwem Grzegorza, ale dla nas wszystkie sztafety są zwycięskie, wszystkie wspaniale rywalizowały. Dziękuję serdecznie za zaangażowanie. I dlatego postanowiliśmy, że takie specjalne statuetki oraz podziękowania trafią do wszystkich sztafet. I drugie miejsce ze znakomitym wynikiem zajęła sztafeta pod przewodnictwem Andrzeja Popiela, sztafeta Ambasadorze. Zapraszamy serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jestem tutaj w imieniu swoich kolegów artystów, którzy niejednokrotnie pokazywali w różnych organizowanych tutaj w naszym regionie charytatywnych akcjach sportowych, że są zawsze w gotowości, żeby pomagać, zwłaszcza w tak piękny sposób. Gratuluję tutaj zwycięzcom. Nie ukrywam, że pomimo tego, że bieg musiał się odbywać w takiej wirtualnej, zdalnej formie, no to gdzieś tam czuliśmy te emocje rywalizacji i no każdy na pewno chciał dać z siebie wszystko, zwłaszcza jeśli w tle, a może na pierwszym miejscu był taki szczytny cel, jak pomoc szpitalowi, która teraz jest niezmiernie potrzebna. I tutaj wielkie dzięki na ręce pana dyrektora, dla całego personelu, podziw szacunek. Myślimy o was i chociaż w taki sportowy sposób chcielibyśmy pomóc. I cieszę się dzięki organizatorom za tę wspaniałą akcję, chociaż tak jak kolega powiedział, miejmy nadzieję, że po raz kolejny spotkamy się już w tradycyjnej formie. Także gratulacje dla zwycięzców, wszystkich uczestników, którzy dołożyli się do tego sukcesu, który się pokazuje. I dużo zdrowia. Gratulacje. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Prosimy o zabranie trofeum i również podziękowania. Trzecie miejsce przypadło w sztafecie Asics Frontrunner Poland pod przewodnictwem kapitan Beaty Popadiak. Niestety nie ma jej z nami. Natomiast czwarta lokata to Superbet Running Team. Kapitanem zespołu Superbet był Jerzy Dudek, nasz był znakomity bramkarz zwycięstwa Ligi Mistrzów z Liverpoolem i przesłał on do nas nagranie i przemówił do nas ekran.
cześć, Jurek, tutaj z tej strony. Chciałem Was serdecznie przeprosić, że nie mogę być dzisiaj razem z Wami, ale wieczorem mecz Polska-Holandia, na który muszę również być. Chciałem Wam wszystkim serdecznie podziękować za udział w PZU Krakowia Maraton. Naprawdę świetnie się zaangażowaliście, osiągaliście genialne wyniki. Gratuluję wszystkim kapitanom, wszystkim uczestnikom. Serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów i również organizatorów, bo to nie jest łatwe w dzisiejszych czasach zorganizować taką fajną imprezę, szczególnie w tym charakterze charytatywnym, który nam wszystkim bardzo odpowiada i bardzo nas mobilizuje. Jako ambasador Superbetu chciałem podziękować swojemu zespołowi. Fajnie, że możemy organizować i jakby partycypować w tego typu eventach sportowych, że możemy również zachęcać ludzi do aktywności. Z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Mam nadzieję, że wspólnie jeszcze nie raz jedną imprezę będziemy mogli zorganizować. I cóż, życzę Wam miłego dnia. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich kapitanów za wspaniałe wyniki i do miłego zobaczenia. Trzymajcie się w zdrowiu i trzymajcie kciuki za dzisiejszy mecz Polaków. Tyle Jerzy Dudek, ambasador Superbet Zakłady Bukmacherskie. Na piątym miejscu plasowała się sztafeta organizatorów imprez sportowych zaprzyjaźnionych, organizatorów innych imprez biegowych z całego kraju. Kapitanem tej drużyny był pan Stanisław Lękiewicz, a gościem specjalnym, który również pobiegł w ramach tej sztafety, był Maciej Kurzajewski. Pan Stanisław Lękiewicz, który jest dyrektorem maratonu Dębna, również przesłał do nas kilka słów. Minął już ponad tydzień od udziału w sztafecie maratońskiej w Potoczu Krakowia Maraton. Chciałbym jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować za udział, szczególnie członkom mojej drużyny za ambitną postawę i świetny uzyskany wynik. Dla mnie udział w tej imprezie był wielkim zaszczytem i cieszę się, że mogliśmy pomóc tej wspaniałej. Szóste miejsce zajęła drużyna sponsora tytularnego, czyli PZU Sport Team. Drużyna pod przewodnictwem kapitana pana Dariusza Kniechasa nie tylko uczestniczyli w rywalizacji sztafetowej, ale również licznie w biegu wirtualnym. Około 75 osób w całej Polsce w ramach PZU Sport Team biegało razem z nami. Pan Dariusz również przesłał do nas kilka słów. Cześć, słonecznie i biegowo pozdrawiam Was po środowe popołudnie, a właściwie nie pozdrawiam, tylko pozdrawiamy, bo czynię to w imieniu siedmioosobowej sztafety PZU Sport Team oraz w imieniu ponad 50 pracowników PZU, którzy ukończyli biegi wirtualne w ramach wyzwania PZU Krakowia Maraton pod hasłem Together. Korzystając z okazji, chcieliśmy podziękować, że nasza firma PZU po raz kolejny mogła zaangażować się w pomoc dla osób chorych, dla osób potrzebujących. Dziękujemy, że mogliśmy na biegowo uczestniczyć w tej charytatywnej idei wydarzenia, czyli pomocy dla Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Pomoc i cel charytatywny bardzo łączą, dlatego chcieliśmy podziękować Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie za organizację tego wydarzenia. Bardzo dziękujemy naszemu zespołowi prewencji PZU za wsparcie i pomoc podczas wszystkich biegów oraz serdecznie i gorąco dziękujemy pozostałym sztafetom za to, że razem walczyliśmy, biegaliśmy, razem dobrze bawiliśmy się oraz razem pomagaliśmy. Medale w ramach tej rywalizacji były piękne, ale mamy nadzieję, że już na wiosnę będziemy mogli rywalizować o medale w biegach stacjonarnych. Wiosna będzie nasza, zatem do zobaczenia w Krakowie. Cześć! A siódmą sztafetą, która brała udział w rywalizacji, była sztafeta Żeromski, personelu medycznego ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego. No wynik sportowy tutaj niekoniecznie się liczy, ale bardzo jesteśmy wdzięczni, że również połączyli się z nami i aktywnie biegali pracownicy szpitala Żeromskiego.
Na koniec tej części chcielibyśmy również pokazać Państwu krótki filmik podsumowujący tą wspaniałą rywalizację sztafet. Wystartowaliśmy w specjalnej akcji sztafety maratońskiej PZU Krakowia Marathon Together. Razem, ale osobno. Biegniemy w różnych miejscach, o różnych porach, ale w czystym celu. Chcemy pomagać, także trzymajcie za nas kciuki. Wszystkim życzę powodzenia. PZU Krakowia Marathon. Trzeba rozpocząć. My zaczynamy swoją sztafetę. Więc bardzo się dobrze i do miłego zobaczenia na mecie. Jestem po rozgrywce i ruszam na 6 km i 27 metrów. Mam nadzieję, że podzielę się z Wami zaraz wynikiem. Jestem w czasie porządku, za chwilę pracuję do grupy. Pozdrawiam wszystkich, życzę Wam najlepszych wyników. Mamy również satysfakcję z tego, że możemy pomóc szpitalowi imienia Stefana Szeromskiego w Krakowie. Wiedzieliśmy, że na mecie oprócz tej satysfakcji osobistej i pięknego medalu czeka nas również satysfakcja i cel wyższy, cel charytatywny, pomoc dla szpitala, pomoc dla ludzi potrzebujących. Mam nadzieję, że każdy z Was dobiegnie tutaj w swoim wymarzonym czasie. Jak się tutaj Polska pracuje w szpitalu żeromskiego? To co się zapyta do aktywności chorób? W XVI wieku Wojciech Oczyński, zawodowy lekarz chorób polski, mówił, że ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim personelowi medycznemu ze szpitala, nie tylko żeromskiego, ale całej Polsce, bo to oni zawsze są nas na pierwszej linii frontu tej nierównej walki. Dziękujemy. 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 Dziękuję. My również jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wsparcie tej naszej inicjatywy i aktywnego udziału w organizacji. A teraz przejdziemy do drugiej części konferencji. Wręczymy nastąpi przekazanie czeku od miasta Krakowa ze środkami zebranymi od naszych wspaniałych biegaczy, na które złożyły się opłaty za pakiety startowe premium biegu wirtualnego, a także opłaty startowe biegu maratońskiego. Zapraszam Panią Prezydent Annę Kostel-Jasińską, Pana Dyrektora Krzysztofa Kowala i Pana Dyrektora Jerzego Fitzgera. Od naszych wspaniałych biegaczy udało się uzbierać kwotę 55 tysięcy złotych i to pierwsza cegiełka, największa, która trafia na rzecz oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Uprzejmie proszę Pana Dyrektora o zabranie głosu. Powinna tutaj być pewną szefowa tego oddziału, no ale ją niestety zmógł COVID. Stąd nie ma jej.
i co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że to hasło powszechnie znane, że jak umiesz coś zrobić dla ciebie, to to będzie nie do końca sprawdza. Możemy także liczyć na władzę Krakowa, na mieszkańców Krakowa, na państwa wszystkich. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jak mówiliśmy, włączyli się również do naszej akcji sponsorzy. Sponsor tytularny, czyli PZU, przekazuje na rzecz szpitala kwotę 20 tysięcy złotych i nie mamy przedstawiciela fizycznie, ale mamy również krótkie nagranie od pana Mariusza Kowalczyka, kierownika zespołu prewencji z Biura Prewencji i CSR PZU. Szanowni Państwo, cieszę się, że jako PZU po raz kolejny mogliśmy w ramach PZU Krakowie Maratonu zachęcać Polaków do aktywności fizycznej i bezpiecznej rywalizacji, zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich okresie. Dziękuję wszystkim uczestnikom, biegaczom i rolkarzom za aktywny udział w wydarzeniu. Dziękuję ekipie PZU Sport Team za promocję bezpiecznej aktywności fizycznej wśród pracowników PZU w całej Polsce. Cieszę się, że PZU Krakowie Maraton miał również aspekt charytatywny, co przełożyło się na realne wsparcie dla Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. PZU postanowiło przekazać szpitalowi dodatkową dotację prewencyjną w wysokości 20 tysięcy złotych. Dziękuję też organizatorom za przygotowanie formuły zawodów, która pozwoliła na dostępną dla wszystkich trzytygodniową rywalizację sportową w bezpiecznych warunkach, niezależnie od lokalizacji i poziomu sportowego. Dbajmy o siebie, bądźmy aktywni, bądźmy bezpieczni. Do zobaczenia. Również firma ASICS Polska wspomogła szpital. Firma ASICS przekazała z kolei 3 tysiące maseczek. I mamy również krótkie nagranie od pana Daniela Bogackiego, Activation Specialist ASICS Polska. Proszę. Dzień dobry. Jesteśmy zawsze pewni, że ASICS oraz grupa ASICS Spontane Poland mogła zaangażować się w zaszczytną inicjatywę, jaką była wirtualna rywalizacja sztafet podczas Krakowia Maratonu. Ideą, jaką wierzymy, jest zdrowe ciało i zdrowy duch oraz że aktywność fizyczna pomaga zadbać nie tylko o nasze ciała, ale także o stan umysłu. Cieszymy się, że w tym trudnym dla nas czasie możemy pomóc oddział chorób infekcyjnych i pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Jednocześnie chciałbym podziękować organizatorom za cały trud związany z organizacją tak smutnego wydarzenia, wszystkim uczestnikom pogratulować wyników, a pacjentom życzyć jak najszybszego powrotu do zdrowia. Tylko w zjednoczeniu możemy pokonać ten problem. Na dodatkowe wsparcie szpitala zdecydowała się także firma Superbet, zakłady bukmacherskie i tutaj zapraszam panią Katarzynę Gawlik, marketing managera tej firmy. Zakłady bukmacherskie. Chciałam przekazać ten symboliczny czek na rzecz Instytutu Środków Ochrony Osobistej Opuszczonego Szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Chciałam również bardzo podziękować za codzienną troskę i walkę o nasze zdrowie, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję i dziękuję również organizatorom, że pomimo tych trudnych warunków udało nam się wspólnie stworzyć wirtualne, ale wyjątkowe wydarzenie. Dziękuję i życzę wszystkim. Kolejna firma Superbet wspiera ten szpital kwotą 10 tysięcy złotych. Szpital zdecydował się także wesprzeć, marka firma Foodcare i tutaj proszę o zabranie głosu pana Jakuba Ogińskiego, dyrektora marketingu firmy Foodcare, właściciela marek Ostromecko, Gelbe, Frugo, którzy przekazali na rzecz szpitala produkty z poli firmy różnych marek na kwotę 7 tysięcy złotych oświadczeń. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję organizatorom za to, że w tych trudnych czasach naprawdę udało się przeprowadzić ten maraton.
no nie było to łatwe i dziękuję też za tą inicjatywę fenomenalną wsparcia szpitala. Ja jestem szczególnie wdzięczny, bo w tym szpitalu urodził się rodzina mojej córki, więc jest to taki właśnie dla mnie szczególny moment. Jako wkrótce zdecydowaliśmy natychmiast przystąpić do tej inicjatywy i przekazujemy produkty dla szpitala. Wybraliśmy z naszego portfolio takie produkty, które uważamy, że będą pomocne, czyli galaretki, tubka, gejza, żelki, tylko daska energii i woda mineralna ostrowacko. No i dziękuję przede wszystkim całemu personelowi szpitala. No, jesteście Państwo naszymi bohaterami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Stojące wielkie na rzecz pomocy szpitalowi dołożył także kolejny sponsor, Termy Krakowskie. Im również serdecznie dziękujemy. Panie dyrektorze, jeśli Pan pozwoli jeszcze poprosić na trzy słowa podsumowania. Spróbuję. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu. Dziękuję za to, że no nie czujemy się sami. Staramy się zainteresować szpitala, jak siebie wszystko będzie wspólne. No i jeżeli nie jesteśmy z tym sami, to fajnie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Na tym kończymy naszą konferencję. Cieszymy się, że nasz projekt Facebook zakończony razem pod nazwą Together poza rywalizacją sportową, wirtualną na te czasy mógł mieć za sobą również tyle dobra i mogliśmy wesprzeć szpital im. Stefana Żeromskiego. Dziękujemy serdecznie.